Przedstawię przykład pozycji CSS i Z indeksu w naturze. To Google Maps. Większość z was pewnie już używała Google Maps lub innych map online, żeby znaleźć jakieś miejsce. Te narzędzia są naprawdę świetne. Można oglądać okolice, robić zbliżenia, oddalać się, szukać różnych rzeczy. Jestem w Barcelonie, więc poszukam pięknej katedry Sagrada Familia. To jest HTML, CSS i JavaScript. Ale pozwólcie, że pokażę Wam z-indeksy. Wszystkie różne elementy, które widzimy, zostały z pomocą CSS umieszczone jedne na drugich. W szczególny sposób używają z-indeksu, dla pewności, że jest odpowiednia kolejność. Skorzystam z konsoli Chrome, żeby pokazać Wam parę rzeczy. Ta mapka w rogu ma pozycję absolutną. Od dołu 0 pikseli, od lewej 0 pikseli oraz z-indeks równy 1, czyli nad elementem o z-indeksie równym 0. Pojawiająca się karta z opcjami ma pozycję ustaloną i z-indeks równy 10. Więc wyświetla się nad wieloma elementami. Przycisk zoomu ma z-indeks równy 2. Co oznacza, że będzie pod kartą. Przesuńmy to tutaj. I zobaczmy, co będzie. Widzicie? Karta wyświetla się nad przyciskiem zoomu, bo ma Z indeks równy 4, a zoom równy 2. Jak widzicie, Google Maps używają dużo pozycjonowania CSS i Z indeksów, aby przedstawić mapę i wyświetlić na niej przybornik. Używają też innych CSS i JavaScript. Ale już zaczynacie rozumieć i to jest świetne, jak zbudowane są inne strony, niepodobne do tych, które pokazywaliśmy do tej pory. To właśnie siła CSS.